stycznia premierę w Teatrze Komedia i moim planem na Sylwestra jest zagranie dwóch dobrych, przedpremierowych spektakli. Właśnie Sylwester to jest jedyny czas, który tak naprawdę nie mam zaplanowany i zawsze wychodzi na spontanie. Już coś tam kleimy ze znajomymi, więc myślę, że będzie fajna domówka. Marzy mi się egzotyczna wycieczka gdzieś bardzo, bardzo daleko. Może się uda, no zobaczymy, na ile mój budżet mi na to pozwoli. Troszkę się boję, bo teraz różne rzeczy się niestety słyszy i może być trochę niebezpiecznie, ale zobaczymy. Chcę gdzieś wyjechać w jakiś bardzo ciepły zakątek świata, żeby odpocząć, pięknie się opalić i zregenerować siły. Przyjaciel mawia, że Sylwestra nie trzeba spędzać, sam zejdzie. Nie lubię Sylwestra, bo to jest taka właśnie prowokowana zabawa, że wszyscy muszą, przepraszam, być w świetnych humorach i się świetnie bawić. Ja nie lubię takich przymusów. Najbardziej lubię okres między świętami a Sylwestrem, bo wtedy jest właśnie taka zawieszona proza życia, jest między świętami, ale jeszcze się one jakby nie skończyły, więc jest coś fajnego w tym okresie.